Dzień dobry, jestem z Kobry. Jeszcze Artur podjechał i mówi, chodź, no nie, przejedziemy się. Jeszcze nie wiedziałem, co chodzi, to powiedziałem, nie wiem. No thanks. Wrócił jeszcze raz i mówi, jedziemy jeszcze raz. No ja mówię, okej, no nie. Jedziemy. Zaczął zapierdzielać, no nie, tym pojazdem. Teren jest taki nierówny. Bartek jechał z Michałem przed nami. Szybkość niesamowita. To na prostej drodze, bo Michał był chyba trochę nawet szybszy. Tak, że jeździ. Tak. Tak. A dobłocone było całe, nie? No bo po wodzie, po gruncie, a mi wszędzie przejedzie. Wszędzie przejedziesz, nie? No to nie ma różnicy, czy jest woda, czy jest kałuża, czy są kamienie. On wszędzie przejedzie. Artur, side by side. Michał się zatrzymał i my też żeśmy zatrzymali, bo nie wiedzieliśmy, w którą stronę jechać, bo jest parę szlaków. Chciał nas wyprzedzić, ale ciężko było. Na prostej drodze bym nas może wyprzedził. Nie wiem, bo nie ma, cały czas jest taki nierówny teren. Nie, ciężko się rozpędzić, żeby zamknąć budzi, ale chyba było blisko. I tak żeśmy jechali. Tak, tak normalnie, tak, 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 cały czas, z górki i z górki. Tak. Cały czas, tak, ty, side by side. Cały gaz, cały gaz. Side by side, to się nazywa jak? Maverick się nazywa? Can-Am, pod górkę, z górki, wszystko mu jedno, normalnie jeździ jak zapyziały. Normalnie po kozacku.